Zawsze wakacje, kiedy jest bardzo ciepło, są takim okresem, kiedy pojawiają się spekulacje na temat blackoutu. Z takiego prostego względu, że generacja energii elektrycznej opartej na węglu po prostu jest chłodzona rzekami, których poziom w wakacje opada. Wygląda na to, że ten rok powinien być stabilny z różnych względów. Są nowe połączenia transgraniczne, są nowe moce, które wchodzą do systemu, więc cały ten mechanizm powinien zadziałać i ten blackout z 2015 roku nie powinien się pojawić.